No więc proszę kochani, ja jestem pierwszy raz na takim, i przyznam, że nic nie wiedziałem nawet o tym, że takie coś istnieje w Polsce. Jestem ogromnie zdziwiony. Wszystko, co przeżywam tutaj do tego, to mnie bardzo, bardzo zaskoczyło i dosyć bardzo przyjemnie przeskoczyło, że polskie ambicje filmowe występują na arenie międzynarodowej do tego. To ja uważam, że to jest wspaniała rzecz, zwłaszcza jeśli chodzi o część Europy wschodnio-centralnej do tego. To są te wysiłki w tym kierunku, to są wspaniałe rzeczy, włączając różne państwa bałtyckie również do tego i Ukrainę. To jest, no, tym bardziej, że jestem urodzony na Ukrainie, więc to dla mnie jest, sentymentalnie jestem połączony z tym wszystkim. Czy pan poznał kaprala Wojtka, Niedźwiedź Wojtek? Czy miał pan okazję? No, ja go spotkałem, ale on kapralem nie był. Ja go spotkałem jako miś, prawda? To było w Palestynie. W Palestynie było wiele polskich obozów Wojska Polskiego. Ja szukałem znowu mojego ojca w Palestynie również. Jeździłem po tych różnych obozach i w jednym miejscu, prawda, w którym był, zresztą to było Ibna albo Gedera, nie pamiętam dokładnie, słyszałem orkiestrę wojskową, która miała próbę. Tak, próbę i tam zbierało się dużo żołnierzy, więc ja też tam poszedłem zobaczyć, co się dzieje i może dostanę jakąś informację na temat mojego ojca. I tam właśnie spotkałem tego misia, żołnierze się wmocowali z nim, ale ja, mając 12 lat, trochę z dala trzymałem się od tego misia. Niespecjalnie chciałem się z nim sam na sam spotkać, prawda, do tego. Także to było moje jedyne spotkanie z misiem, Wojtkiem misiem, ale w ten czas kapralem jeszcze nie był. Highly decorated, czyli posiadał wszystkie najwyższe oznaczenia wojskowe. Takie oznaczenia posiada kapitan dr Krzysztof Lizak. To jest Bronze Star, Silver Star i Purple Heart, czyli purpurowe serce. Oznaczenia, które są dawane tylko tym, którzy oznaczyli się brawurą, odwagą, ale także ponieśli rany w czasie działań wojennych. Kapitan dr Krzysztof Lizak posiada te wszystkie najwyższe oznaczenia wojskowe Armii Amerykańskiej.